Siemaneczko, z tej strony Adnajkes, a w dzisiejszym odcinku kupiłem nową wędkę. Wędka, jest to wędka Jackson Black Carp. Bardzo fajna. Kowrotek Jackson. Dobra, tutaj jest żyłka bardzo. Wziąłem dobrą, nawinąłem. Kosztowała kowrotek 110,96 zł, 206 zł, wszystko razem. Do tego dokupiłem jeszcze takie małe rzeczy, nie naszykowałem wam, bo zapomniałem. Tutaj już wam pokażę, jaką kupiłem żyłkę do niego. Jest to taka żyłka, nie znam firmy, aha, Nikrado, jak to tam mówi kto. Do tego jeszcze musiałem dokupić, bo tutaj ona jest na koszyczek, to do tego musiałem jeszcze, bo były trzy w zestawie te rurki. I co tu jeszcze? Kupiłem także, już wam pokazuję, bo muszę się ruszyć. Kupiłem też takie coś, sygnalizator brań. Też się przyda do tej wędki, taki większy, potężniejszy. Do tego musiałem też dokupić podpórkę. Wiecie, to taka zwykła podpórka i odkręciłem tamto, wyjąłem i dokręciłem to, nie? Kupiłem jeszcze jedną taką podpórkę, bo mi się przyda. I to jest ta z wyłożonej. A więc, no co wam jeszcze mogę powiedzieć o wędce? Wędka jest, no tutaj ma dwa biegi, tutaj ma, ile ona ma metrów, 3,60, dość długa, tak oprawiona, fajnie wygląda, położę ją, bo ona dość ciężka jest dwoma, idealna będzie na ryby, pogoda za oknem już się fajna zrobiła, być może jedziemy na ryby, ale to wyprawa będzie wrzucona w inny dzień. I to tak wszystko wygląda. Co jeszcze kupiłem? Chyba już nic więcej nie kupowałem. Aha, jeszcze kupiłem, bym wam zapomniał pokazać. Jeszcze kupiłem do niej to, ten mały sygnalizator, taki tu się doczepia i on tak w górę idzie, jak ryba bierze, nie? No to kupiłem. Łączna kwota tych wszystkich rzeczy, no powiem wam, aby co ile kosztowało. To kosztowało 25 zł, podpórka 5, podpórka ta 5, nie? Żyłka, Nikrado 22, też te 3 kosztowały 3,90. To kosztowało 5 zł, chyba już powiedziałem wam, no i wędka, wiadomo, już mówiłem, ile ona kosztowała. A więc to wszystko w tym filmiku. Dziękuję wam za uwagę. Siemaneczko!